Dzisiejszy odcinek jest drugim odcinkiem o szczepionkach. W poprzednim poruszyłem temat ich historii, teraz spróbuję opisać jej działanie. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Ogólnie wyróżniamy kilka rodzajów odporności. Szczepienia należą do odporności swoistej, czyli nabytej, oraz sztucznej czynnej. Swoistą dlatego, że nabywamy ją za życia. Dla porównania nieswoista to taka, którą otrzymujemy w momencie urodzenia. Cecha sztuczna czynna oznacza, że szczepionka ma za zadanie imitację choroby i wytworzenie przez organizm własnych przeciwciał. Szczepionka zawiera antygen, który ma za zadanie pobudzić układ odpornościowy. Antygeny mają zróżnicowaną budowę chemiczną. Organizm otrzymuje szczepionkę z tymi antygenami i zaczyna pracować, jakby był atakowany przez chorobę, ale jednocześnie nie występują objawy tej choroby. Klasyczne szczepionki są robione na bazie osłabionych lub martwych drobnoustrojów. Układ odpornościowy w reakcji na antygeny zaczyna wytwarzać przeciwciała i komórki odpornościowe. To umożliwia zwalczenie choroby, a przynajmniej organizm tak myśli, że zwalcza chorobę. I pozwala to na wytworzenie pamięci immunologicznej, czyli przy następnych atakach organizm będzie mógł szybko wytworzyć przeciwciała. Przecież przepis na daną chorobę już ma. Zazwyczaj do pełnej ochrony są potrzebne dwie dawki, druga to tak zwana przypominająca. Opowiem pokrótce, jak działa pamięć immunologiczna. Wspomniane komórki odpornościowe, które wytwarzają przeciwciała, to limfocyty B. Powstają w szpiku kostnym. Gdy do organizmu dostaje się obcy antygen danego patogenu, to makrofag trawi go. Makrofag następnie umieszcza na swojej powierzchni fragmenty antygenów patogenu. Makrofag wpływa na odpowiedź limfocytów TH, a te z kolei wpływają na rozmnażanie limfocytów B. I to właśnie powstałe limfocyty B produkują przeciwciała i w razie kolejnych infekcji będą komórkami pamięci. Istnieje również nowy typ szczepionek, a mianowicie szczepionka RNA. Za pomocą np. nanocząsteczek lipidowych fragment mRNA kodujący białko patogenu jest wprowadzany do organizmu. RNA, czyli kwas rybonukleinowy, znajduje się w komórkach ciała i bierze udział w biosyntezie białek. Od DNA różni się np. tym, że jest zbudowane z jednej nici. Wracając do tematu, w przypadku tradycyjnych szczepionek organizm otrzymuje antygeny, zaś w przypadku szczepionki RNA te antygeny organizm dopiero wytworzy. To wszystko nie oznacza jednak, że następuje zmiana w DNA osoby szczepionej. Produkcja białek zachodzi w cytozolu, zatem RNA nie dostaje się nawet do jądra komórkowego, gdzie znajduje się genom. Jest to stosunkowo nowa metoda i po raz pierwszy użyły jej firma Pfizer i BioNTech oraz Moderna w 2020 i 2021 roku, więc tak naprawdę nie mamy jeszcze pewności, co do ich długotrwałego działania. Firma AstraZeneca oraz Johnson & Johnson postawiły jednak na inną technologię, a mianowicie na szczepionkę wektorową. Wektorem, czyli elementem przenoszącym, jest nieaktywna cząstka adenowirusa, która powoduje przeziębienie u szympansów. Opisywane szczepionki wektorowe wykazują nieco mniejszą skuteczność od tych RNA, ale są wygodniejsze w przechowywaniu i tańsze w produkcji. Oczywiście szczepionki nie są idealne w 100%. Dzisiejsze przeciwcovidowe szczepionki muszą być na przykład przechowywane w niskich, czasami bardzo niskich temperaturach. Zdarzają się pojedyncze przypadki zakrzepów i zwyczajnie nie mamy jeszcze wystarczającej wiedzy na temat długotrwałego działania tych szczepionek. To znaczy na przykład ile będzie się utrzymywała odporność. Czy warto się szczepić? Ta decyzja należy do Was, jednak ja uważam, że na obecną chwilę plusy przeważają nad minusami. To jednak wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zapraszam Was na poprzedni odcinek o szczepionkach dotyczący ich historii oraz zapraszam na inne filmy. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.